Drugą rzeczą, o której chcę dzisiaj powiedzieć, to jest na z podstaw chrześcijańskiej nauki. Przeczytamy list do Hebrajczyków 6:1-2. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obrywaniu i o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. Podstawy nauki chrześcijańskiej. Czym są podstawy nauki chrześcijańskiej? Podstawy nauki chrześcijańskiej bazują na tych pięciu elementach. Nauka o odwróceniu się od martwych uczynków. Nauka o wierze w Boga. Nauka o obmywaniach. Sześciu, przepraszam. Nauka o wkładaniu rąk. Nauka o zmartwychwstaniu. Nauka o sądzie wiecznym. Podstawami jest tak, że zanim zakłada się fundament, zanim fundament się zaczyna tworzyć, potrzebne jest coś, co jest nazywane w Biblii kamieniem węgielnym. Oryginał mówi, to jest głowica węgła. Kamień węgielny nie ma nic wspólnego z węglem, jak wielu sądzi, tylko z węgłem, czyli rogiem. Budowy. Kiedyś miałem przyjemność rozbierać budynek. Stary budynek. Na rowerze. Duch Święty mi zwrócił uwagę na to, czym jest właśnie kamień węgielny. Rozbieraliśmy dom starego Żyda w Warszawie, koło Warszawy znaczy. Rozwaliliśmy go do fundamentów. Kiedy rozwaliliśmy fundamenty na końcu, okazało się, że pod każdym z czterech rogów fundamentu był przytoczony wielki głaz. A więc fundament był założony na czterech potężnych głazach. I Duch Święty powiedział, to jest kamień węgielny. Oto cztery głowice węgła, cztery kamienie pod czterema rogami fundamentu. Dom stał tak stabilnie, że się w głowie nie mieści, mimo że grunt tam jest miękki. I my wiemy, że fundamentem chrześcijaństwa jest nauka apostolska. A kamieniem węgła, czyli kamieniem węgielnym, jest Chrystus. Znowu szeroko pojęty Chrystus. I tenże Chrystus, tak to nazwijmy, jest zawarty w tych oto tutaj sześciu elementach. Więc list do Hebrajczyków, 6 rozdział, wersety 1-2 stanowią podstawę nauki chrześcijańskiej. Zanim będziemy budowali fundamenty, musimy posiadać podstawy. Tąże podstawą jest list do Hebrajczyków 6:1-2. Bo sformułowanie, że to jest Chrystus, to jak zwykle w chrześcijaństwie niewiele znaczy i też niewiele jest rozumiane, bo jakbyś zapytał przeciętnego człowieka, co to oznacza, że Chrystus jest kamieniem węgielnym, to by na ciebie spojrzał i by ewentualnie przytoczył jakąś tam informację, którą gdzieś usłyszał lub przeczytał w którejś z książek. Rozumiecie? Natomiast Chrystus to jest postać. My Chrystusa nie możemy postrzegać jako jedynie postać. Bo Chrystus to jest Bóg, bo Chrystus to jest człowiek, my to wszystko wiemy, to jest osoba. Jednak Chrystus to jest cała filozofia związana z Nim. To jest Chrystus. Cała filozofia z Nim związana.
ludzie nie rozumieją do końca tego zagadnienia. Ludzie myślą na przykład, ja wierzę w Jezusa. Ja mówię, okej, okay, wierzysz, że umarł za twoje grzechy, że wstał z martwych i uznajesz go Panem swojego życia, tak? Tak. Ja mówię, no to jest bilet do nieba. To jest bilet do nieba. Ale ludzie, zrobiłeś to, idziesz do nieba, w ogóle już ci nic nie zawróci z tej drogi. Duch twój narodził się do nowego życia poprzez pomieszanie się z Duchem Świętym, stał się jednym bytem, żyjesz już teraz nie ty, ale żyje w tobie Chrystus, jesteś jedno z Bogiem, amen, idziesz do nieba i koniec, kropka. Jednak sam fakt, że ty wierzysz w Jezusa, to jest za mało, aby osiągnąć sukces na ziemi. Ty musisz wierzyć słowom Jezusa, nauce Jezusa i to już troszeczkę poruszyłem w poprzednim temacie. A więc ty musisz wierzyć filozofii Jezusa. A rozumiecie? Fajną rzeczą na temat filozofii jest opisane, kiedy Paweł głosi na Areopagu, takim miejscu, gdzie się zbierali filozofowie. Rozumiecie? Ja byłem ze swoją żoną na Areopagu, jak byliśmy w Grecji ostatnio, specjalnie ją zabrałem na Areopag. To było takie, powiem szczerze, z całej tej Grecji to było takie jedyne miejsce, gdzie naprawdę ja się wzruszyłem, bo sobie uświadomiłem w ogóle głębię tego zagadnienia, że on na tym właśnie Areopagu tam przyszedł. Tutaj z jednej strony była świątynia Zeusa potężna i on tam w ogóle stał i tam było pełno filozofów. Co zrobił, o co chodzi z Pawłem? Paweł też był filozofem. Dlatego oni mówią, co za nową naukę nam przyniosłeś i tam jest, co ty za nową filozofię nam przyniosłeś. Tam było wielu filozofów i przyszedł też Paweł na zgromadzenie na Areopagu filozofów. I Paweł przyniósł nową filozofię. I to, co to była za filozofia? To była filozofia Chrystusowa. Chrystocentryczna. Tam też, zupełnie odbiegając od tematu, dowiedziałem się, co on mówił, Paweł kiedy powiedział, że widzę, że też zbudowaliście pomnik Bogu Nieznanemu. Tam wiecie, jak się stoi na tym Areopagu, to z niego widać takie wzgórze, na którym jest taka zbudowana świątynia, taka mała świątynka dla Nieznanego Boga. Ona do tej pory stoi. Że Grecy zbudowali taką świątynkę Bogu Nieznanemu. Dokładnie nazywa się to Świątynia Pana. Oni tak to nazywali. To jest w ogóle niesamowite. Ja mówił, pospojrzał na tą świątynkę i mówi, o, widzę, że nawet zbudowaliście świątynię Bogu Nieznanemu, więc o tym Bogu ja wam powiem teraz, prawda? To w ogóle, bo to było takie, Paweł był filozofem, on potrafił wyciągnąć z ich myślenia punkt wyjścia do swojej filozofii. To był w ogóle majsterski. Paweł to mistrz świata w ogóle, jeżeli chodzi o głoszenie, nie? No i teraz, my musimy wierzyć w filozofii Chrystusowej. A więc to, że kamieniem węgielnym, czyli tą głowicą węgła jest Chrystus, że podstawą chrześcijaństwa jest Chrystus, to oznacza, że podstawą chrześcijaństwa jest nauka Chrystusowa, filozofia Chrystusowa. Powiem tam dogłębnie, filozofia Chrystusowa, czyli ta podstawa podstaw. I tutaj jest napisane początki nauki o Chrystusie. I oryginał mówi początkowe zasady Chrystusowe. Tak mówi oryginał grecki. Początkowe zasady Chrystusowe. Dlatego Paweł mówi, pominąwszy początkowe zasady Chrystusowe. I teraz pierwszą z tych początkowych zasad Chrystusowych jest odwrócenie się od martwych uczynków. Zobaczcie, co jest podstawą filozofii Chrystusowej. Zobaczcie, po co przychodzi Chrystus na ziemię? Żeby zbawić, amen? Tak. Czyli żeby uratować. On po to przyszedł. Wiecie, jest tak masa wiele takich nauk, po to przyszedł, o Chrystus, przyszedł nam objawić Ojca, przyszedł tamto. Jakby wyciągane są takie różne niuansiki z życia Jezusa, z Jego głoszeń. Stąd powstają później takie dziwne, połowiczne nauki. Prawdą jest natomiast to, że Chrystus przyszedł w jednym celu. Uratować ludzkość. Bo ludzkość się nadawała do czego? Do utylizacji.
Były dwie możliwości, albo utylizujemy ludzkość, albo ratujemy ludzkość. No i teraz Bóg mówi, no to ponieważ Bóg jest miłością, to ratujemy ludzkość. I co trzeba zrobić? Wysłać ratownika. Czyli on sam schodzi na ziemię jako ratownik, ratuje ludzkość. Od czego Bóg ratuje ludzkość? No i znowu wielu chrześcijan mówi, no od diabła. Diabeł to jest w ogóle tak przereklamowana postać. W ogóle bardzo przereklamowana postać, naprawdę. Ja widziałem go dwa razy. Naprawdę przereklamowana postać. Poważnie. To nie. A demonów nie wiem ile wyrzuciliśmy, bo to nie można tego policzyć. Natomiast generalnie widziałem go osobiście dwa razy. Nic specjalnego. Dużo straszy, dużo huku robi. Rozumiecie o co chodzi? Wielki robi szum. Rozumiecie? Nic wielkiego. Bóg nie przyszedł nas uratować przed diabłem. Bóg przyszedł nas uratować przed nami. Największym wrogiem człowieka jest człowiek. Człowiek. Wiecie, diabeł nie ma wpływu na nasze decyzje. To znaczy, nie może nam nakazać czegoś. W ogóle diabeł ma bardzo ograniczony wpływ. Ja czasami się przyglądam na takie ruchy różne, które tak przereklamowują tego diabła. Wiecie? No to w ogóle jest... On nie może masę rzeczy, które my uważamy, że może. Ale to nie jest temat na dzisiaj. Problemem głównym jest to, że człowiek jest skupiony na sobie i żyje swoim życiem. Do piekła się idzie, przyjaciele, za jeden grzech. Za grzech niezależności od Boga. Wszystkie inne grzechy są skutkiem tego grzechu. No bo do piekła człowiek idzie, ponieważ nie oddał życia Jezusowi, czyli nie poddał się Bogu. To dlatego się do piekła idzie. Ja na przykład jak się nawróciłem, a miałem to morderstwo na swoim koncie, ja pamiętam, jak zacząłem publiczać, się zaczęli do mnie pisać, ale Pan zamordował człowieka. Ja mówię, owszem. Pan powinien wisieć. Owszem. Zupełnie się zgadzam. Powinienem wisieć. No tak należało by mi powiedzieć. Facet osierocił 6 dzieci. Mówię, w ogóle nie ma dla mnie żadnego usprawiedliwienia. Zabiłem zimną krwią człowieka. Ja się wcale z tego nie tłumaczę. Jakim prawem Pan głosi w ogóle Ewangelię? Ja mówię, no właśnie skorzystałem z tej Ewangelii. To ją głoszę. Głoszę to, z czego skorzystałem. Tak jakbym dostał lekarstwo na raka, to teraz chodzę, reklamuję to lekarstwo na raka, co mam reklamować. W ogóle no nie mam nic do roboty innego już w życiu więcej, tylko teraz reklamować to, co mi uratowało tyłek przed śmiercią wieczną. Więc teraz, natomiast dla ludzi było okropne to, co ja zrobiłem. Natomiast ludzie nie rozumieją, że to, że ja zabiłem człowieka, to nie był grzech, za który ja szedłem do piekła. Bo to był taki sam grzech, jak każdy inny. Jeden zabija ludzi. Rozumiecie? A drugi robi coś innego, drugi się obżera. Jak to ja mówię, no. Oczywiście inne są katorgi w tak zwanej drugiej śmierci później, ale to już też nie o tym mowa teraz, też wam kiedyś o tym powiem. Ale generalnie do piekła się idzie za jeden grzech, za grzech niezależności. W ogóle wiecie, jaka jest najkrótsza definicja pychy? Niezależność od Boga. A najkrótsza definicja pokory to zależność od Boga. Ludzie często mi zarzucają, że jesteś pyszny. Ja mówię, to ty chyba mnie nie znasz naprawdę też. Jak ja jestem pyszny, jak ja w ogóle tydzień teraz do domu nie wracam, bo ja na usługach jestem, no to w kościele śpię. Ja w kościele śpię. Słuchajcie ludzie, ja jeden tydzień to jestem w domu, a drugi tydzień w ogóle do domu nie wracam. W ogóle. Ja jestem pastorem, który się spotyka z ludźmi od 7 rano do 22 wieczorem. Do mnie ludzie przychodzą i wchodzą, jeden po drugim. Cały czas. W międzyczasie usługi, ewangelizacje, pisanie i wiele innych rzeczy. Mówię, ty chcesz mi powiedzieć, że ja jestem pyszny? Ty byś nie chciał w ogóle 10% tego napięcia, które ja mam w ogóle przez całe życie dla siebie wziąć, bo ty byś tak nie chciał żyć. Ty byś tak nie chciał żyć. Po prostu. A więc człowiek idzie do piekła, bo nie wybiera Boga. Czym jest niewybranie Boga? Oparcie się na swoich decyzjach innych niż Boże. Rozumiecie? Od samego początku człowiek upada. Kiedy człowiek upada? Człowiek upada w raju, kiedy wybiera jaką decyzję? Inną niż Boża.
inną. I to jest grzech. Czyli błąd. Harmateia, zwykła rzecz. Harmateia to jest greckie słowo błąd. Zbłądzić. Dzisiaj Grek na przykład, jak jedzie mąż z żoną, w ogóle samochodem i powinien skręcić w prawo, a żona, a on nie skręcił w prawo i żona do niego mówi, zgrzeszyłeś. Używa tego samego słowa, które mamy w Biblii. Zgrzeszyłeś, bo nie skręciłeś w prawo, tylko w lewo. Zgrzeszyłeś. Rozumiesz, o co chodzi? Grzech to jest błąd. Coś błędnego. Coś, co jest niezgodne z prawidłem Bożym. To jest grzech. I ten pierwszy jakby element tego kamienia węgielnego, czyli tej podstawy chrystusowej, to jest odwrócenie się od uczynków martwych. O odwróceniu się od martwych uczynków. Dokładnie. Zakładając grunty pokuty od uczynków martwych. Tak mówi Biblia Gdańska. Czyli początkiem w ogóle ruszenia w kierunku Boga, tak, to jest założenie gruntu pokuty. Czyli w ogóle wyrażenie chęci zmiany. Chęci zmiany. To jest początek. Ja czasami ktoś tam mówi, ja tam nie szukałem Boga, Bóg mnie znalazł. Ja mówię, przestań, nie gadaj mi tego. Tak gadają w tych religijnych miejscach. Czego szukałeś? Chciałeś jakiejś zmiany. Nie wiem jakie, może miłości szukałeś, może jakiegoś napełnienia, może czegoś tam szukałeś. Grzebałeś i grzebałeś i dogrzebałeś. Rozumiesz, o co chodzi? I to nazywa, że cię Bóg znalazł. Natomiast prawda jest taka, kto szuka, ten znajdzie. Takie są prawdy u Boga. Bóg to nie jest w ogóle taka postać, co lata jak pajacyk, proszę Ciebie, i w ogóle mówi, o, jestem tutaj, halo, halo. Zwróć na mnie uwagę. Ja kiedyś, ja często to powtarzam, że Bóg, ostatnim słowem Boga do człowieka to jest Chrystus. Ostatnie słowo do ludzkości. Nie będzie 3:55, 4:15, 18, rozumiecie, co to jest? To teorie ludzkie, takie wymysły. Kiedyś do Reinharda Bonnke, takiego ewangelisty, przyszedł człowiek i mówię do niego, pastorze, chciałbym zapłacić za twój pokój w tym hotelu, gdzie przebywałeś przez tutaj 2 tygodnie, kiedy robiłeś krucjatę. A Reinhard mówi, a czemu chcesz to zrobić? On mówi, bo chcę pospać w twojej pościeli. Tam jest namaszczenie i ono na mnie przejdzie. I Reinhard tak popatrzy, mówi, przyjacielu, ty naprawdę uważasz, że to jest takie proste? Ty naprawdę myślisz, że prześpisz się w mojej pościeli, i namaszczenie spłynie na ciebie i będziesz głosił tak jak ja, tak myślisz. Ja wierzę w udzielenie namaszczenia, jestem ultracharyzmatykiem, naprawdę. Na 100%. Ja od lat na przykład ubrania swoje rozdaję. Tak, ja trochę pochodzę, ja mam taką metodę, Bóg mi powiedział, dawaj ubrania, ja daję ubrania. I ludzie potem chodzą w moich ubraniach, są uzdrawiani, uwalniani, dobrze się czują, depresję mi mija, bo sweter dostał, rozumiesz? Nie modliłem się, dostał sweter, czyli depresję. Ale tak ludzie lubili. Koszulę, ja, słuchajcie, ja oddawałem ubrania, czasami było na nabożeństwie, przecież ten dostał marynarkę, tamten dostał koszulę, coś tam po prostu rozdawałem. I ludzie potem to wykorzystywali, cieli na szmaty, dawali chorym, rozumiecie? Ja w to wszystko wierzę, tylko chodzi o to, że to nie działa w taki sposób, jeżeli chodzi o dogłębną zmianę. Nie można się przespać w pościeli Reinharda Bonnke, rozumiecie, i stać się namaszczonym jak Reinhard Bonnke. Dlaczego? Bo Reinhard położył swoje życie. W pewnym momencie życia podjął decyzję, która mówiła tak, Panie, do końca swoich dni będę głosił w Afryce. Położę wszystko, Panie. Tak? Podjął jakąś decyzję, jakąś zmianę, nastąpiła jakaś zmiana w jego decyzyjności. I tutaj kładąc grunty pokuty od uczynków martwych, oznacza ustawiając pewnego rodzaju twórczy fundament zmiany zdania. Tak to się tłumaczy, że ustanawia pewnego rodzaju fundament zmiany zdania, które przynosiło do tej pory skutki martwe. Czyli myślałem w jakiś sposób, działałem w jakiś sposób i przynosiło to śmierć. To słowo martwe to jest słowo
nekros, dokładnie nieożywione, nie dające życia, nie posiadające w sobie życia. Od tego jest słowo nekrologii, nekromancja i wiele różnych nekro. Rozumiecie? Czyli uczynki martwe w naszym życiu to są nasze działania, które nie przynoszą w realu życia. One są dobre lub złe, nie ma znaczenia. Uczynki martwe mogą być dobre albo złe. Na przykład głoszę kiedyś Ewangelię w więzieniu jednemu człowiekowi i kiedy doszedłem do tego miejsca, że on, jego czyny są nic nie warte, on się strasznie zdenerwował. Do tej pory mnie słuchał, kiedy mówiłem o miłości Boga, kiedy mówiłem do niego, że Bóg go kocha, że w ogóle. Ale kiedy doszedłem do miejsca, kiedy powiedziałem, słuchaj ziomek, wszystko co zrobiłeś do tej pory jest gówno warte. On mówi, ty nic o mnie nie wiesz. Ja mówię, ale o co chodzi? Ja kobietę uratowałem, mówi, kiedy tonęła. Wow, mówię. No ale to czym cię to czyni? To cię czyni ratownikiem kobiety, która tonęła. I co dalej? I co z tego? Jaki efekt? Uważasz, że co? Możesz dostać medal za ofiarność i odwagę od PRL-u. Rozumiesz, o co chodzi? Tyle możesz. Ale jest to uczynek martwy. On nie przyniósł boskiego życia. Tam nie ma boskiego życia. W ogóle życie jest tylko boskie. To, co my nazywamy życiem, prawda? Popularnie życiem, to nie jest życie bios. To nie jest to greckie słowo bios, to jest życie. No to wszystko, co żyje, to jest życie. Roślinka, drzewko, wiecie o co chodzi, zwierzaczek, człowiek fizyczny, to wszystko jest bios, to jest życie. Natomiast generalnie uczynki martwe są uczynki nieprzynoszące Bożego życia w danej dziedzinie, w danym zagadnieniu. Nie przynoszące efektu Bożego. To są uczynki martwe. A więc człowiek, który nie zna Boga, to jego uczynki są wszystkie jakie? Martwe. Bo ten człowiek, mimo że robi dobre rzeczy, rozumiecie? To rzeczywistości nie przynosi to Bożego życia, to co on robi. I to jest dramat ludzkości, to jest coś, czego w ogóle ludzie nie chcą do końca przyjmować do siebie. To jest takie bolesne. Przecież ja jestem dobry. Nieraz słyszeliście, głosiliście Ewangelię komuś, ktoś mówi, a jestem dobrym człowiekiem. Ja wiem, ale sobie to obchodzi, jak jesteś człowiekiem. Jest w piekle takie specjalne miejsce dla dobrych. Jest taki dowcip, jest, słuchajcie, idzie sobie człowiek do piekła i tam diabeł zaczyna go oprowadzać po tym piekle. Chrześcijanin oczywiście, wiecie, taki nominalny, który tam nigdy nie spotkał się z Bogiem, ale spędził życie w kościele, idzie sobie do piekła i patrzy tutaj, diabeł go oprowadza, bo tutaj są różne fajne sprawy, tutaj zobacz, tam siedzą w rogu, Biblię studiują Biblię. On mówi, a co to tutaj robią? On mówi, a to baptyści, mówi to. Lubią studiować, to siedzą w Biblii, mówi, mają swoje warsztaty, swoje biblijne wykłady, mówi, super im idzie, nie? Tam dalej, aleluja, aleluja, krzyczą, to zielonoświątkowcy, mówi, to mówi, lubią tańczyć, skakać, są tacy ekspresyjni, w ogóle też mają tu swoje miejsce. A tam gość stoi taki jeden twarzą do ściany, mówi, a ten jest z ruchu wiary, mówi, wyznaje, że go tu nie ma, mówi. Rozumiecie, to dla wszyscy są. W piekle jest miejsce dla wszystkich, którzy nie spotkali się z Bogiem. Którzy nie odłożyli podstawowego na przykład uczynku martwego, tak? Czyli niezależności od Boga i nie wybrali realnie Jezusa. Pierwszy martwy uczynek, za który trafia się do piekła. Można być dobrym człowiekiem, porządnym, filantropem, humanistą, jakkolwiek. Rozumiesz, co chodzi? Ale można być takim, jak jeden z katów hitlerowskich, który podczas procesu w Norymberdze siedział w celi i czekał w ogóle na werdykt, który mógł być tylko jeden, kara śmierci, tak? I trafił do niego kaznodzieja do celi i powiedział mu o Chrystusie i facet się nawrócił. I potem oczywiście dostał karę śmierci, a szedł z podniesioną głową. Bo wiecie, gdzie szedł? Do nieba! Tak. I spotkamy naszego brata w niebie. Odrzucił pierwszy uczynek martwy. Czym był ten uczynek martwy? Niezależnością od Boga. Wybrał zależność od Boga. Wybrał Jezusa. Uznanie Jezusa Panem to jest wyznanie zależności. Wiecie, ja się przyglądam, jak ludzie... Wiecie, prowadzenie dzisiaj ludzi do Jezusa jest żenujące.
Ja sam to robiłem w życiu, żebyście mnie też dobrze zrozumieli. Ja nie wiem, ilu ludzi ja przyprowadziłem do Jezusa, a ilu nie przyprowadziłem do Jezusa. Bo ja uważałem na pewnym odcinku swojego życia, że jak człowiek wypowie formułkę, tak, że Jezus, czy wierzysz, że Jezus umarł za twoje grzechy? Wierzę. Czy wierzysz, że wstał z martwych? Wierzę. Ja nie mówię, że ta formułka jest zła, żebyście mnie dobrze zrozumieli, w żadnym wypadku. Ale ja nie wiem, czy ci ludzie spotykali się z Jezusem. Nie mam na to żadnego dowodu. Może się spotkali, może się nie spotkali. Generalnie uznanie Jezusa Panem życia, kiedy jest ta ostatnia część tej formułki, no to wyznaj, że Jezus jest Panem. I on mówi, Jezus jest moim Panem. I nam się wydaje, że ten splot wyrazów powoduje odrodzenie duchowe. No nie ma tak prosto. Papugę można nauczyć tej formuły. To oznacza, że papuga będzie narodzona z Bożego Ducha? No nie. No nie. To nie tak działa. To jest tak, jakby ktoś się pobrałoby się małżeństwo, przy ciebie dochodzi do nocy poślubnej, on przychodzi z aktem małżeństwa i mówi i teraz koniec, proszę bardzo. Masz być dla mnie słodka, wspaniała, cudowna, niesamowita. Ona powiedziała, weź, przestań. Rozumiesz? Dlaczego ma być dla ciebie słodka, miła? Bo jest to twój męż. No kurczę. Przecież tego nie można wymusić na człowieku. Jesteś mężem, aleluja, wypracuj teraz. Wypracuj. Wypracuj to. Wypracuj bliskość. Wypracuj, a nie leć z aktem w ogóle, wiesz. Nie? To nie w ten sposób. Kiedy jednak ktoś przyjmuje Jezusa jako Pana, to staje się Jego kim? Niewolnikiem. Niewolnikiem. A to już się nie podoba, chrześcijanom. A do wolności nas Pan powołał? No pewnie, że do wolności. Do wolności od ciebie samego. Ale nie do wolności od siebie. Bo Pan jest doskonałą formą wolności. I kiedy ty się poddajesz Panu, to ty uznajesz Jego co? Panowanie. Czyli swoje poddanie. Czyli do tej pory miałeś jakieś zdanie, ale teraz już nie masz swojego zdania. Teraz masz zdanie czyje? Pana. Jak ktoś się zapyta ciebie, jakie masz zdanie, a ty powiesz, zaraz sprawdzę, co Pan mówi. Się dowiem, co mówi szef. Często mnie ludzie pytają, Artur, jak to jest możliwe, że ty przez 20 lat nie miałeś w ogóle trudnego czasu w chrześcijaństwie, nie chciałeś się wycofać, nie to nie. Ja mówię, bo ja uznałem go jako Pana 20 lat temu. Ja byłem zawodowym przestępcą. Byłem bandytą z krwi i kości. Ja bardzo źle traktowałem ludzi. Terroryzowałem ludzi. Ja wiedziałem, co to znaczy poddać się, bo ja widziałem, jak się ludzie poddają. Ja widziałem ludzi na kolanach, kiedy trzymałem im broń przy głowie, ja widziałem ich poddanie. Wiecie, jak ja się nawróciłem do Boga, to ja wiedziałem jedną rzecz. Ja mam być taki, jak ci ludzie, którzy przede mną kiedyś klęczeli. Ja mam mieć tą postawę. Oto mój Pan. Oto mój Król. Czy to znaczy, że On nie jest moim przyjacielem? Jest moim przyjacielem. To jest mój przyjaciel, to jest mój tatuś. Rozumiecie, o co chodzi? Wszystko okej. Okay. Ja mam też twoje dzieci. Jestem dla moich dzieci tatusiem, jestem dla moich dzieci przyjacielem. Tylko przede wszystkim, jak ja coś mówię do moich dzieci, to moje dzieci mają na to tylko jedną odpowiedź. Na przykład mój syn, który ma 23 lata, doskonale o tym mówi. Duży chłop, 100 kilogramowy, jak ja mówię, Wiktor, jest tak. A mówi, dobrze, tato. To wszystko. Rozumiecie? I jak Bóg mówi, że coś jest tak, to człowiek, który odwrócił się od podstawowego martwego uczynku, czyli niezależności, mówi tak, tato. Tak. Żeby skały srały. I to jest coś, czego też nie chce przyjąć wielu chrześcijan. A to jest przecież podstawa. Podstawa wejścia w filozofię Chrystusową. Jest napisane, że do nieba poszedł i jeńców za sobą pociągnął. Jeńców.
To nie oznacza, że my się mamy bać Boga. Ja się nie boję Boga. Ja nie drżę przed Bogiem. Ja jestem z Bogiem blisko. Ale ja mam bojaźń Bożą. Bojaźń Boża to nie jest strach. To jest najwyższej rangi szacunek połączony przed ze zdrżeniem przed stratą. Taka jest definicja bojaźni. Co to znaczy? Nie chcę się stracić ani jednej sekundy z Nim. Jest to takie cenne. Dla mnie jest to takie cenne. I to jest bojaźń Boża. Rozumiecie? Bo ja się pozbyłem pierwszego uczynku martwego, czyli niezależności od Boga. Jestem zależny od Boga. Dlaczego ja jestem wolny? Dlaczego ja się nie boję? Bo jestem zależny od Boga. Dlaczego ja się nie obawiam żadnego człowieka? No bo co mi może zrobić człowiek? Peeling stóp. Rozumiecie? I to wszystko, co mi może zrobić człowiek. Nie zależy mi na jego opinii, nie zależy mi na jego... W ogóle nie zależy. Zależy mi na nim jako na człowieku, ale nie na całej strukturze świata, którą on może mieć dla mnie. On może mi wszystko w ręku wziąć. Proszę bardzo, bo ja nic nie chcę. Jak Abraham stanę, bo ja w ogóle nie wezmę rzemienia od sandałów twoich. W ogóle nie chcę. Nic dla mnie nie masz. Nic. Rozumiecie? Ponieważ mam Pana. Pana. Mamy Pana. My, chrześcijanie, mamy Pana. Ten świat nie ma Pana. Diabeł to nawet nie jest Pan dla nich. W ogóle rozumiecie, o co chodzi. W ogóle tak nie można nazwać. On ich kręci. W ogóle. Kręci jak chłopa w sądzie. Tutaj jest napisane, że On uczy tak, aby pominąć podstawy, że będzie mnie teraz już pomijać te podstawy, które macie, na rzecz rzeczy wyższych. Rzeczy wyższe zaczynają się pojawiać wtedy, kiedy podstawy są położone. Chcesz rzeczy większych? Połóż podstawy. Chcesz niesamowitych rzeczy z Bogiem? Połóż podstawy. Ludzie mówią, ja tak chcę z Bogiem przeżywać takie cuda, takie rzeczy. Ja mówię, połóż podstawy. Połóż ten kamień węgielny najpierw, potem wylej fundament, a potem zacznij budować ściany, wstawiać okna, budować dach, no a na końcu meblowarko, sztukateria, ogródek i te sprawy. Tak? Jak takie coś zrobimy, to mamy fajną haciendę, tak? A inaczej to będzie chatka na kurzej ławce. Żeby dojść do rzeczy wyższych, trzeba zacząć od podstaw. Hebrajczyków 9:14. O ile bardziej krew Chrystusa, która przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienia nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu. Jest Ci dana moc do wyeliminowania martwych uczynków. Od kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, posiadasz moc do wyeliminowania każdego martwego uczynku w twoim życiu. Rozumiesz? Posiadasz do tego moc. Nie musisz tej mocy nabyć. Możesz od dzisiejszego dnia rozpocząć kampanię przeciwko uczynkom martwym. Możesz przyjść i powiedzieć, Panie Boże, ja chcę, żebyś mi pokazał każdy martwy uczynek w moim życiu. Pierwszy, Boże, tą niezależność od Ciebie już wyeliminowałem. Jestem już narodzony z Twojego Ducha Świętego. Wybrałem Ciebie jako Pana swojego życia. A teraz, Duchu Święty, pokaż mi wszystkie martwe uczynki w moim życiu, czyli wszystko, co nie przynosi realnego owocu. Pokaż mi to, Duchu Święty. I wiesz co? I weź sobie kup zeszyt. I kup sobie zeszyt. I zacznij pisać. I to będzie Twój zeszyt. I nikt jego nie będzie patrzył. Będziesz widział go Ty i będzie widział go Bóg. I będziecie sobie prowadzić ten zeszyt. I jak ten zeszyt zacznie być prowadzony, to się możesz zdziwić. Rozumiesz? Duch Święty pokaże Ci wszystko. Dlaczego? Bo przede wszystkim, ja taki cykl cały nagrałem o Duchu Świętym. Chcecie do tego, słuchajcie w ogóle. Jest w internecie, na YouTubie moim. Duch Święty robi kilka rzeczy na stałe.
I pierwszą rzeczą, co Duch Święty robi, to przypomina nam wszystko, co powiedział Chrystus. Jeżeli my naprawdę chcemy słuchać Ducha Świętego, to zacznie się w ogóle temat związany z tym, że zacznie nam Duch Święty mówić, co mówił Chrystus. I w związku z tym będziemy widzieć martwe uczynki. Wiecie w ogóle, że ludzie prawdziwi nie chcą słuchać Ducha Świętego. Naprawdę, dużo ludzi nie chce. Oni sobie tworzą coś takiego w sobie, że mówią, to Duch Święty jest. Ja często słyszę, jak ludzie mówią do mnie, Duch Święty mi powiedział, ja mówię, proszę Cię, co Ci powiedział, to i to. Ja mówię, to nie był Duch Święty. Jak to nie był, ja słyszałem. Ja mówię, proszę Cię, no słyszałem. To, że Ty coś słyszałeś. Co do mnie to było, że Ty słyszałeś? Każdy coś słyszy. W liście do Koryntian jest napisane, że nie ma niczego bez dźwięku. Ciągle jakieś dźwięki są. Człowieku, ja warsztaty prorocze zrobiłem o tym. Ja mówię, słyszę. To mam, takie mam przekonanie, takie. Ja mówię, człowieku, to jest dusza Twoja. Trzeba robotę z tym zrobić. Ty słyszysz rzeczy, które nie są Boże. Ty rzeczy słyszysz, to nie Boże są. Ale Ty sobie stworzyłeś z tego, rozumiesz, głos Ducha Świętego, bo Ty nie chcesz słuchać tego realnie, co mówi Duch Święty. Duch Święty jest w Tobie. Tylko On mówi rzeczy, które nie są atrakcyjne wielokrotnie. Słuchajcie, ten mam powiem. Jestem kupę lat nawrócony, a w ogóle jestem urodzonym przywódcą. Ja się urodziłem przywódcą. Bo przywódcą się rodzisz. To jest talent. Ja od dziecka w ogóle za mną chodziły dzieciaki w szkole, organizowałem zabawy wszędzie. Potem prowadziłem grupy przestępcze. Wszystko w ogóle. Ja zawsze byłem z przodu. Całe życie. Nigdy w życiu ja nie byłem z tym. Ja się nawróciłem potem do Boga i mówię, Boże, no dobrze, zacząłem poznawać siebie, tak? No okej, okay, jestem przywódcą, będę prowadził ludzi, to i w ogóle wszystko, idziemy w dobrą stronę, tak? Ale ja przy tym wszystkim miałem różne patologie. Ja wykorzystałem swoje przywództwo, to w ogóle ten Boży talent, ten, rozumiecie, ku temu, aby na przykład dokonać pewnego czynu. Ja w ogóle byłem bardzo poraniony w dzieciństwie. Przez to, że ojciec był alkoholikiem, przez to, że matka, no tam matka golała, tam temat rzeka. Generalnie ja się bałem bliskości. Dla mnie bliskość była przerażająca. I długo po nawróceniu cały czas to było, że była ta bliskość przerażająca. Ja tak naprawdę mogę powiedzieć, że dopiero 3 lata temu złamałem doszczętnie temat lęku przed bliskością w moim życiu. Wykorzystałem sobie swoje przywództwo do tego, aby sobie stworzyć taką filozofię, że ja jako przywódca muszę być daleko z przodu, żeby zawsze prowadzić ludzi, żeby mieć głębsze objawienia, żeby wszystko. Wiecie, o co chodzi? To powodowało, że mogłem się trzymać od ludzi na dystans. Byłem ten mądry, ten namaszczony, do którego przychodzili, się pytali, wiecie, o co chodzi? Ja byłem szczęśliwy z tego powodu, wiecie, mówię, no to tak, ja tutaj służę Panu w ogóle w taki sposób. Nie, rzeczywiście bałem się być blisko. Powiem więcej, uważałem, że ja tak dużo wiem o człowieku, że ja mam takie, że to jest dar, że to jest słowo wiedzy, że jest dar rozróżnienia duchu, że tak się manifestuje to przeze mnie. I słuchajcie, i kiedy ja 3 lata temu wziąłem się za taką ostatnie takie bastiony demoniczne w moim życiu, pamiętam, modlę się i byłem już gotowy, żeby usłyszeć ten głos. I Duch Święty tutaj mówi, Artur, ja mówię, tak, Panie. Większość rzeczy, które uznajesz za słowo wiedzy i za dar rozróżnienia duchu, to są paranoje. Mnie zabujało, słuchajcie. On powiedział, jesteś paranoikiem. Patrzysz na ludzi, oceniasz ich, analizujesz i uważasz, że to jest słowo wiedzy. I mówisz, Pan mi powiedział. On jest taki, on jest taki. On ma takie myśli, a on takie działania. To jest paranoja, Arturku. Ja nie chciałem nigdy usłyszeć, będąc już w służbie apostolskiej, od Boga, że jestem paranoikiem. Rozumiecie? Ostatnią rzecz, którą chciałem usłyszeć. Człowiek nie chce słyszeć takich rzeczy. A Duch Święty to jest Duch Prawdy. I On z miłością tam powiedział mi, w tym pokoju hotelowym, że mam paranoję. Rozumiecie? Ja w 3 tygodnie rozpieprzyłem paranoję. Jak powiedziałem mojemu koledze, który jest terapeutą, chrześcijaninem, tak? Że ja to zrobiłem w 3 tygodnie, bo to jest cud. Ja wiem, że to jest cud, mówię, bo ja byłem taki zdeterminowany.
Ja byłem zdeterminowany. Ale daję to jako przykład tego, że wielu ludzi wierzących nie chce słuchać, co mówi Duch Święty, bo to są niewygodne sprawy. A Duch Święty, kiedy zaczynasz wchodzić z Nim w konkretną relację, zaczyna Cię wykazywać, rozumiesz, różnicę między uczynkami martwymi a żywymi. Kiedy Ty przyjdziesz do Boga i powiesz, Panie, ja tego chcę, to On Ci wywali całą petardę. I w swoim zaszyciku zapiszesz. Robię to i to nie ma sensu, robię to i to też nie ma sensu. W ogóle uważałem, że to ma sens, uważałem, że to ma sens. Uważałem, że to jest służba Boga. Jaka to jest służba Boga, jak to nic nie przynosi? Jakieś strzępy, jakieś dziadostwo. Jakieś byle co. Uważałem, że jestem dobrym ojcem, a rzeczywiście w ogóle nie wiem, czy jestem aż takim dobrym ojcem. Bo robię różne rzeczy i one nie są w ogóle fajne. I one nie przynoszą życia. Uważałem, że jestem dobrą matką, uważałem to, uważałem tamto. No tak. Wiele rzeczy, które robimy, to są martwe uczynki. Rozumiecie? I to jest w ogóle... I teraz Duch Święty bardzo chętnie te rzeczy nam wskaże, a dwa, my w tym Duchu Świętym mamy moc nad tymi w ogóle tematami, bo to nie są ciężkie rzeczy, tylko ukryte, schowane, zakamuflowane, bo diabeł to jest kłamca i ojciec kłamstwa. Więc co on robi? On nasze życie doprowadza do miejsca, w którym my nie analizujemy prawidłowo rzeczywistości, która nas otacza. W ten sposób on nami manipuluje. Rozumiecie, o co chodzi? O tak nas wkręca. I mówi, dobrze idziesz, dobrze. To są w ogóle, życie niesiesz, ale ty niesiesz życie. A ty sobie weźmiesz swój zeszycik z Duchem Świętym i powiesz, Panie, no bez przesady, to jest życie? Może żyćku. Może to jest 5% życia, a 90% to jest śmierć. To jest jakaś papilońska mieszanka w ogóle. Co to w ogóle jest? Ja zrobiłem takie analizy. U nas wszyscy liderzy tak porobili w Kościele. Ja rok spędziłem z liderami. Wiecie, od czego my nasze, żebyście zobaczyli nasze takie poważne spotkania z liderami pierwsze. Poważne, mówię o tych poważnych. Ja na pierwszym poważnym spotkaniu z liderami powiedziałem takie coś. Usiedliśmy, ja mówię tak. A teraz mówię, przyjaciele, niech każdy się porówna z jakimś zwierzęciem. I proszę, opisze mi to zwierzę. Do kogo jesteś najbardziej podobny w swojej duszy? Ludzie się popatrzcie na mnie. I zaczynał się. Rok. Orki. Ludzie przeorali sobie głowy. Przeorali głowy. Sprawdzili swoje intencje. Zobaczyli, o co im chodzi w życiu. Rozumiecie? Zaczęli oddzielać martwe uczynki. Martwe uczynki. Zaczęli pokutować. Położyli fundament pokuty pod uczynki martwe. Rzymian 12:1-2. Rzymian 12:1-2. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą i ją Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Zobaczcie. Po pierwsze, składanie ciała w ofierze. Jeżeli w naszym życiu nasze ciało nie jest składane w ofierze na rzecz Królestwa, to dopuszcza się ono uczynków martwych. I koniec. Jeżeli nasze ciało nie jest złożone w ofierze, wiecie, co to znaczy mieć ciało złożone w ofierze? Najprościej powiedziawszy, tak jak grzeszyłeś w świecie, tak? Z taką w ogóle namiętnością, tak winieneś w tej chwili użyć tych samych członków do tego, aby szerzyć Królestwo. Tak samo. Jeżeli potrafiłeś w świecie balować, na przykład, tak? Cieszyć się, bo ktoś miał imieniny, urodziny, imprezować, tak? To powinieneś w tej chwili z taką samą pasją uwielbiać Boga. Jeżeli w świecie byłeś w stanie pracować,
rozumiesz, żeby się dorobić, tak powinieneś teraz swoje ciało złożyć w ofierze na rzecz szerzenia Królestwa Bożego. Pracować dla Pana, jakbyś pracował zawodowo. Tak samo, to jest złożenie ciała w ofierze. Na przykład. Teraz, jeżeli my nie mamy tego myślenia, to będą uczynki martwe lecieć za uczynkami martwymi. Składajcie swoje ciało w ofierze i nie upodabniajcie się do tego świata. Ten świat to jest określony system. To nie chodzi, że my się mamy nie ubierać jak ten świat. Absolutnie, to są bzdury wszystkie. Nie, w ogóle ja nie mówię o tych sprawach. Absolutnie. Absolutnie. Wręcz przeciwnie, trzeba dawać chrześcijanom przykłady w ogóle, żeby normalnie wyglądali. To po prostu jest do głowy widać. Nie chcemy się o tym nawet mówić. Chrześcijanie wyglądają czasami, to nie wiem, czy to jest mężczyzna, czy kobieta. W ogóle tak. Dopiero jak się tam odezwie, to się dowiaduje, że to jest siostra czy brat. Ciężko w ogóle. Ale chodzi o to, aby nie upodabniać, tak, swojego funkcjonowania do tego, co proponuje ten świat. Ten świat działa proegoistycznie non-stop. Non-stop, ale ty nie jesteś egoistą. Twoje ego umarło. Jest napisane, ukrzyżowany jestem wraz z Chrystusem, żyję już nie ja, tam jest greckie słowo ego. Żyję już nie ego, ale żyje we mnie Chrystus. Nie jesteś egocentrykiem, nie jesteś egoistą. Ale twoje ciało chce egoistycznie działać. Ono chce. Ono chce. Ludzie często mówią, Artur, tobie się tak chce siedzieć z ludźmi i z nimi rozmawiać, i słuchać w ogóle, i modlić się o nich. Chce ci się? Ja mówię, co to znaczy mi się chce? Znaczy nie jesteś zmęczony? Ja mówię, no słuchaj, moje ciało, to jest moje ciało. No, moje ciało by leżało, oglądało Discovery, moje ciało by robiło wiele innych rzeczy. Nawet ja mówię o takich delikatnych, bo jak mu tam mu pozwolił, to by zrobiło wszystko, by się naćpało, by gdzieś poszło, to ciało nie jest. Cielak. Cielak. Wiecie o co chodzi? To w ogóle ciało jest jedynie rozumiem. Do ziemi pójdzie, wiecie o co chodzi? To do ziemi pójdzie to ciało. To jest takie ubranie na obecny czas, tak? A potem w ziemi nam zgnije i koniec, zostaniemy nowe. W ogóle. Ciało do ziemi idzie. Czepiają się, a bo twoja żona sobie robi tatuaże. Ja mówię, a co, dlaczego ma sobie nie robić tatuaże? To i tak do ziemi pójdzie do ciała. Lubi się tatuaż, niech sobie tatuuje. Jedna lubi sobie farbować włosy, inna lubi sobie robić kolczyki, a ona sobie robi tatuaże. Wymianę krzyżową sobie teraz tatuuje na plecach. Człowiek, na środku sobie krzyż zrobiła i wymianę sobie. No bo lubi. Żyje, czy jest problem? Rozumiesz? Chodzi o to, żeby to ciało przymusić do tego, aby ono służyło w Królestwie. Jak konika. Masz służyć. I to wszystko. Z ciałem się nie dyskutuje. Dlatego mówi, składajcie ciała na ofiarę. Na ofiarę, mówi Paweł. Paweł w ogóle nie liczy się z ciałem. Zobaczcie, jaki Paweł był niehumanistyczny? To Paweł, apostoł. 2/3 Nowego Testamentu. Kiedy składamy nasze ciała na ofiarę, to uczynki martwe przestają mieć podstawy funkcjonowania. Rozumiesz? Nie upodobniajcie się do tego świata. Kiedy składamy ciało na ofiarę, przestajemy być podobni do tego świata i uczynki martwe przestają mieć podstawę funkcjonowania. Jak do tego dochodzimy? Przez zmianę myślenia, czyli przez przyjmowanie Bożych praw. To o tym, czym mówiłem na poprzedniej sesji. Biorę Bożą prawdę, mierzę z obecnym moim zdaniem. Jeżeli moje zdanie jest inne niż ta Boża prawda, moje zdanie odrzucam i nie postępuję zgodnie z tym zdaniem, ale zgodnie z prawdą, którą właśnie czytam, o którą właśnie rozważam. Jakie są podstawowe wskazówki? Budowanie relacji zaufania do Boga, której podstawą jest modlitwa, czyli życie modlitewne oparte na uwielbieniu. Poznałeś Boga, najważniejszą rzeczą na świecie jest to, abyś na Niego parł teraz. Bo cała twoja dusza musi być przesiąknięta Jego obecnością. On jest w duchu, a nie w duszy twojej. Jego nie ma w twoim umyśle, Boga nie ma w twoich emocjach, Boga nie ma w twoich decyzjach. On tam nie mieszka. On jest w twoim duchu.
A więc musisz przeć. To znaczy ukierunkowywać swoją duszę na Boga. Co ja robię rano? Wstaję i mówię Halleluja! Szakatara malabagada sabatala rabagadala barasa. Co wstałem? Zrobiłem? Ja się przywitałem z duchową rzeczywistością. Nie wstałem i powiedziałem poniedziałek. Pada. Zaspię. Ziemi. Jak tak wstaniesz i powiesz, rozumiesz o co chodzi, to od razu przy tobie siedzi diabeł, już ci obejmuje ręką. Cześć. Przyjacielu. Ale zrób coś innego. Postanów sobie, że każdy twój poranek to będzie takie wejście, rozumiesz, że piekło od razu powie wstał debil. Znowu zacznie z nami jechać. Znowu nie będzie się uskarżał. Znowu nie będzie marudził. Znowu nie będzie narzekał. Znowu postanowi dzisiaj głosić komuś Chrystusa. Znowu będzie chciał koleżankę w pracy uzdrowić. Znowu demona będzie chciał wyrzucić psa sąsiadu. Znowu! Co jest z nim? On nie jest nasz. Nie możemy go dotknąć. Bo jak próbujemy go dotykać, to on podnosi głos i śpiewa. Jezus zwyciężył, to wykonało się, a nie włącza RMF FM i słucha zaburzonego Pawelca. W radio, w samochodzie. Radio w samochodzie nie jest do tego, żeby go słuchać. Radio jest do tego, żeby błyszczało. Żeby było ładne. A nie żeby słuchać RMF FM. Ty masz w sobie RMF FM, niebiański. W sobie. Ty masz pieśń uwielbienia w swoim sercu. Rozumiesz? To jest składanie ciała w ofierze. Początek to jest życie modlitewne. Początek to jest życie modlitewne. My ludzi uczyliśmy. Jesteś w pracy, idziesz do toalety, modlisz się w innych językach. Zasypiasz, modlisz się w innych językach. Zasypiasz, nie myślisz o niebieskich migdałach. Modlisz się w innych językach. No jak to? Nie tak to. Umiesz się modlić, to jak zasypiasz, to się modlisz w innych językach. Wstajesz, modlisz się w innych językach. Po co masz inne języki? Po co? Przecież to jest coś, co jest jak siłownia na twojej duszy. Rozumiesz? To jest cały czas ładunek. Ogłaszasz Boże Słowo. Mówisz, jak mówi Boże Słowo. Co robisz? Prowadzisz życie modlitewne. Dwa, studiowanie Biblii. To pod jakim kątem studiowanie Biblii? Nie pod jakimkolwiek kątem. Ale w takich pięciu aspektach podstawowych. Przede wszystkim łaska, poza tym wiara, po trzecie tożsamość w Chrystusie, po czwarte porażki diabła i po piąte duchowe zasady. Tak się studiuje Biblię. Łaska, wiara, tożsamość w Chrystusie, porażki diabła i duchowe zasady. O takich rzeczach się czyta. Czyta się o łasce, czyta się o wierze, czyta się o tożsamości w Chrystusie, czyta się o porażkach diabła i czyta się o duchowych zasadach. Nie czyta się jakkolwiek Biblii. Po co? No po co to Biblię czytać? No po co? Żeby się dowiedzieć czegoś. No po co? Ja biorę Biblię i ja studiuję przede wszystkim łaskę. Przede wszystkim łaskę. Niezasłużoną przychylność, Bożą zdolność we mnie. Przede wszystkim. Wstaję rano, mówię, Boże, wywyższam Cię za to, że jestem przez Ciebie w 100% zaakceptowany. Boże, wywyższam Cię za to, że mam taką samą moc jak Ty. Halleluja! Gdyż napisano, bogami jesteście. Wiktor napisał w ogóle w internecie, jestem Elohim i dał swoje zdjęcie. To na nim psy powiesiło pół Polski. Czemu? On się za Boga uważa. Za kogo się ma uważać? Za diabła? Przecież napisano. Bogami jesteście wy, których doszło Słowo Boże. Nie rozumiem. Jesteśmy jak Bóg, z wyjątkiem bóstwa. Taka jest prawda o nas, wierzących ludziach. Do tego trzeba w ogóle swoją głowę skłonić.
studiuje wiarę, interesuje się wiarą, nie interesuje się tym, co widzialne. O, mówi COVID. Co mi obchodzi COVID? Mówi COVID. Tożsamość w Chrystusie, wiem, kim jestem. Nie, co mnie mówią ludzie, ale wiem, kim jestem. Te rzeczy studiuję. Studiuję, kim jestem. Przyglądam się na Jezusa, mówię, ale jestem jak Ty. Myślę jak Ty, czuję jak Ty, rozumiem jak Ty, wjeżdżam w ten świat jak Ty, jak Microsoft na rynek, od samego rana. Jak Ty, bo jestem jak Ty. Patrzę też na porażki diabła, nie przyglądam się na diabła. Ludzie się czepiają i mówią tak, czemu Ty urągasz diabłu? Ja mówię, aby napisano w liście Judy, że nawet anioł tam Gabriel nie urągał diabłu. Ja mówię, ale ja nie jestem aniołem. Nie ma takiego anioła, w którym mieszka Duch Święty. Duch Święty nie mieszka na nią. To dlaczego ty mnie porównujesz do archanioła Gabriela? Nie rozumiem. Archanioł Gabriel nie jest Bogiem. A ja jestem w Duchu Świętym jak Bóg. Jestem sędzią nad diabłem. Tam, gdzie jest napisane, że Bóg sądzi diabła, oznacza, że ja sądzę diabła. Diabeł dla mnie to jest zwykła weszna krzykiem. Nic więcej. Menta społeczna. Nikt. Zero. Nie mam dla niego żadnego szacunku i czytam w Biblii o tym. Czytam sobie o porażkach diabła. Kiedyś pamiętam, zamknąłem się w pokoju, miałem troszkę więcej wolnego czasu. Wstałem i mówię tak, diable, chcesz posłuchać Biblii? I zacząłem czytać Biblię. Najpierw uczytałem Izajasza, potem uczytałem Ezechiela. Rozumiecie? Czytałem mojego porażki. Półtorej godziny czytałem diabłu Pismo Święte. Opowiadałem mu, jakim jest zerem. Śmiałem się z niego. Śpiewałem mu szydercze pieśni. Jest napisane, zanudź szyderczą pieśń. Ja się zastanawiam, ilu chrześcijan wymyśla szydercze pieśni na temat diabła, oprócz naszego ruchu. Kiedy wyszedłem na ulicę na ewangelizację, żeby śpiewać. Diabeł jest króciutki, Na wzór piosenki przedszkolaków o jagódkach. Rozumiecie? Natychmiast atmosfera duchowa się zmieniła. Co zrobiłem? Zrealizowałem jedną z Bożych prawd. Śpiewałem szyderczą pieśń przeciwko diabłu. Szyciłem z niego. Jest napisane, Pan z nich szyci. Czytam o porażkach diabła w Biblii. I czytam o duchowych zasadach, o tym, jak się żyje z Bogiem. A nie wyciągam wnioski, siedzę, co ten ciekawy, co ten myślał, a to tak było, a to tak, a co to mnie obchodzi? A co to Ciebie obchodzi? W Biblii jest kupa rzeczy, które nie mają żadnego znaczenia. Kupa rzeczy. Żadnego znaczenia nie mają. Rozumiecie? Ale jest kupa rzeczy, które ma znaczenie. I trzeba się zwracać do tych rzeczy, które mają znaczenie. A nie rzeczy, które nie mają dla nas żadnego znaczenia. Po trzecie, to jest trwanie w społeczności Kościoła. Musisz być w zdrowej nauce. W zdrowej. Nie byle jakim. Czasami przychodzą do mnie ludzie, mówią, Artur, czy rozpiszesz mi dietę? Mówię, dobrze, rozpiszę Ci dietę. Rozpisałem mu dietę. Mówię, wiesz, tą dietę jedz, będzie dobrze. Ja tą dietę ćwiczył, przychodzi, o, już schudłem 14 kilo, mnie rewelacja. Potem przychodzi, przytyłem. Ja mówię, czemu przytyłeś? No bo, ja mówię, no bo co? No powiedz, co zrobić. No bo tą dietę to twoją robię, ale tam jeszcze czasem coś zjem. Ja mówię, człowieku, dieta jest dieta. Nie ma, że coś sobie zjem. Jest dieta i nie ma, że coś zjem. Jest napisane, przeklęty, kto doda coś do słów tej księgi. Rozumiecie? Co to znaczy? Co to oznacza, to słowo? To znaczy, że jeżeli jest jakieś Boże prawidło, to nie tylko od niego nie ujmujemy, ale do niego nie dodajemy. Jak będziesz w jakiejś nauce, która nie jest prawdziwa, na przykład będzie robiła dodatkowe ukierunkowania na mało istotne rzeczy, to będziesz się rozmywał. Rozumiesz to? To cię rozmyje. To nie chodzi o to, że będziesz miał za mało, że to chodzi, że fałszywa nauka to jest tylko taka, która w ogóle nie przynosi prawdziwych rzeczy. Jest kupa nauki, która jest w ogóle prawdziwa,
Tak? Ale do tego dochodzą tam różnego rodzaju rozwinięcia. I na przykład ludzie mówią tak, my stawiamy przede wszystkim na ruch proroczy. Ja mówię, nie ma na ruch proroczy. My jesteśmy też ruchem proroczym. W ogóle mamy proroków. Mówię, człowieku, sam jestem prorokiem. Ja w ogóle wiem, jak to działa. Ale nie ma, że jest specjalizacja. Nie ma kościołów specjalistycznych. To są wymysły ludzkie. Jeżeli gdzieś będzie nacisk kładziony na jakąś sferę bardziej, to mamy problem. Problem. Jeżeli zrobimy nacisk na sferę proroczą, będzie problem. Jeżeli zrobimy nacisk na ewangelizację, będzie problem. Musi być głoszona co? Pełna Ewangelia. Zbalansowany, rozumiecie? Balans musi być. Równowaga. Równowaga. Dlatego na przykład my ludzi uczymy, mówię, nie słuchaj różnych rzeczy. Po co żeś słuchał? A bo ja tam w internecie on mówił. Ja mówię, no ale po co ty go słuchasz? No po to go słuchać, po co? No co ty chcesz dodać do tego, co ja mówię? No po co? Jak tu chodzi o to, że idziemy w tym kierunku, mamy osiągnąć tą rzecz, prawda? No po co tam chcesz słuchać? To nie to, że on jest zły brat, kochany brat, tylko on jest zafiksowany na jakiejś sprawie. Rozumiesz, o co chodzi? I okej, Ale on nie trybi różnych rzeczy. A on jest prorokiem, on przyjechał do Polski. Ja mówię, słuchaj, on przyjechał do Polski, jak on by był prorokiem prawdziwym, to by nie działał z tym ruchem religijnym, z którym działał. Bo działa z ruchem religijnym w Polsce. No tak. Mówię, gdyby on był prorokiem. Rozumiesz? Po prostu. On by to trzasnął. Ale on nie wie. I się miesza. Rozumiesz? A więc musisz trwać w zdrowej nauce i w relacjach miłości z ludźmi bożymi. Realnymi ludźmi bożymi. Czyli żeby uczynki martwe w życiu człowieka nie mogły się realizować dalej, ty musisz być w zdrowej wspólnocie. Gdzie są przyjaźnie realne. Rozumiesz? Nie, że jest, jak się czujesz, halleluja, co u ciebie, chwała Bogu, no i koniec. Komunikacja. Wiecie, o co chodzi? Ja zacząłem robić warsztaty komunikacji u nas. Ja mówię, słuchajcie, nie można się skomunikować z kimś w ten sposób. Jak się czujesz, halleluja, co u ciebie, chwała Bogu. W ogóle, to się nie, do krytyki nie wytrzymuje, To człowieku, Komunikuj normalnie. Jak trzeba. Bo dlatego musi być zdrowa wspólnota, zdrowi ludzie, przyjaciele. Wiecie, jak my budujemy kościoły, na przykład taką filozofią podstawową w tym, jak my budujemy kościoły, to jest to, że my rodziny budujemy, wiecie? Ja mówię, my budujemy rodziny. Rodzina, patria, normalnie od początku. Bo jak się to w ogóle zaczyna chrześcijaństwo, rodzi się Jezus, to wiecie, w czym on się rodzi? W rodzinie. Chcesz dobrego kościoła, to musi to być rodzina. Nie jest to rodzina, to będzie marne. Najpierw Kościół musi być rodziną, a następnie armią. Kiedyś ktoś mnie zapytał, do czego najbardziej jest podobny wasz ruch? Ja mówię, do mafii sycylijskiej. O Jezu. Najbardziej, do Cosa Nostry. A ja jestem Capotitu Capi. I koniec. No tak, mówię szczerze. Tam jest rodzina i armia, przynajmniej w jednym. Jezus zresztą zawsze dawał przykłady rzeczy, które były skrajne. No bo tak, bo to też głupie pytanie. Ale generalnie budujemy rodziny. Bo to ma sens. Bo Bóg jest ojcem, tak? On się buduje rodzinę. I ostatnia rzecz. Ryzykowanie w wierze. Działanie na podstawie zestawienia trzech powyższych punktów. Martwe uczynki. One od człowieka będą uciekać, kiedy człowiek będzie radykałem w wierze. Bo na tej ziemi bez przerwy mamy propozycję, aby w coś wejść, aby w jakiś sposób to, co nas otacza, zaabsorbować, zaobserwować i zacząć tym żyć. A wiara będzie nas kierowała cały czas na prawdę Bożą. A wiara będzie mówiła, ale Słowo mówi tak, ale prawda Boża mówi tak, ale Bóg mówi tak. I ty nie będziesz widział, ale będziesz działał. Nie będziesz widział, ale będziesz działał. Widzicie, uczynki martwe są oddechem tego świata.
to od tego Bóg nas przyszedł ratować. Ten świat jest niezależny od Boga. Świat to jest system niezależny od Boga. Kościół jest przeciwną świata. Kościół to struktura zależna od Boga. To jest świat i to jest Kościół, rozumiecie? Jedna rzecz jest niezależna od Boga, druga rzecz jest zależna od Boga. Uczynki martwe to jest wszystko, co funkcjonuje w różnych formułach budowania niezależności od Boga. Niezależności. Wiecie, ostatnio kilkoro z nas trafiło do tych ocalonych i byliśmy w tych ocalonych w telewizji i oni tak pocięli nasze wypowiedzi, że się w głowie nie mieści. Jeszcze moją wypowiedź to ścięli najmniej, bo ja zrobiłem coś takiego, że nie bardzo można było mnie wyciąć. Po prostu zrobiłem pewien monolog tematyczny i nie można było mi tego wyciąć, ale w ogóle pocięli naszych ludzi. Pocięli nasze wypowiedzi, w ogóle, wiecie, zostawili skrawkowe wypowiedzi naszych ludzi. Dlaczego? Dlatego, że to było dla nich za dużo. Kiedy na przykład pytali, ostatnio na przykład chłopaka, który tam był naszego, i mówili, mówili, no ale to byłem alkoholikiem, byłem alkoholikiem, piłem, ćpałem i tak dalej, robiłem różne rzeczy. I spotkałem Jezusa. I oni pozostawiali takie miejsca, spotkałem Jezusa, byłem alkoholikiem, natomiast na przykład on mówił o bardzo poważnej pokucie. Czym była pokuta, czyli odwrócenie się, wycięli cały temat o pokucie. Dlaczego? Bo to było zamanifestowanie tego, czym są uczynki martwe. On pokazał te rzeczy i wiecie, każdy z naszych ludzi te rzeczy pokazał. Tylko w ogóle świat, który to trzyma, religia, bo to religia trzyma, a ocalenie to jest religijny program, bardzo ostro religijny. Wiecie, to zawsze jest powycinane. Oni chcieliby, żeby nie było tego rozdzielenia, jakoś tak płynnie przeszedłem. Na przykład, nie wiem, czy się spotykacie z takimi informacjami, głosisz komuś Chrystusa, a ktoś mówi, ja zawsze byłem wierzący. I koniec jest. W Polsce on zawsze był wierzący, ja mówię, ale zawsze to co zawsze? Ja zawsze byłem wierzący. Zawsze chodziłem do kościoła, byłem ministrantem, ja mówię, jesteś chory na łeb. Zawsze wierzący byłeś? Zawsze wierzący byłeś? Kiedy się nawróciłeś? No kiedy się nawróciłeś, to i nie wiecie. Ja wiem, że się nie nawróciłeś. No podaj rok chociaż. Dekadę. Ale nie mówisz, że byłeś wierzący zawsze. Zawsze byłeś niewierzący. Zawsze byłeś niewierzący. Taki byłeś zawsze. Zawsze byłeś martwy duchowo. Zawsze taki byłeś. A nie wierzący byłeś. Kiedyś Bóg mnie poprowadził mówić do spowiedzi. Poszedłem do spowiedzi. Mówię, ksiądz siedzi. Ja mówię do niego, jak masz na imię? On patrzy w te kratki. Patrzy. Ja mówię, Andrzej, spotkaj się z Jezusem. A on mówi, ale o co chodzi? Ja mówię, czy spotkałeś się z Jezusem? Czy po śmierci pójdziesz do nieba, Andrzej? A on mówi, nie wiem. Ja mówię, Andrzej, powiem ci Ewangelię. Powiedziałem Andrzejowi Ewangelię przez tą okienko. Wyszedłem, smoknąłem tę stumę tam, myślicie, że było w porządku. Poszedłem. Andrzej oszalał w środku. Przed kogoś do spowiedzi powiedział mu w ogóle, że Andrzej w ogóle idzie do piekła. On się dowiedział, że idzie do piekła. Andrzej. Że jego życie to są uczynki martwe. Martwe uczynki. Martwe. Nie różni się niczym. Od prostytutki, od bandziora, niczym się nie różni. Ma taki zawód. Ma. Rozumiecie? Andrzej ksiądz. Taki zawód. I to jest w ogóle, i ten świat tego nie znosi, jakby wiecie o co chodzi. A to są uczynki martwe. Wszystko co robi Andrzej jest grzeszne. Dlaczego? Bo Andrzej żyje w niezależności od Boga. Rozumiesz? Dopiero kiedy przyjmie Chrystusa, to złamie pierwszy uczynek martwy,
czyli niezależność od Boga globalną, a następnie rozpocznie swój proces, popularnie zwany uświęceniem, czyli odrzucaniem uczynków martwych. I to jest droga chrześcijanina. I to jest taki początek początków. I chrześcijaństwo w ogóle zapomina o tym, wiecie, o co chodzi. Dzisiaj w kościołach się robi spadki takie, proszę Ciebie, żeby łatwiej się schodziło, żeby życie oddać Jezusowi. Robi się światła, robi się dymy, robi się w ogóle przyjemnie, zaprasza się ludzi, mówi chodźcie do nas, u nas jest fajnie, będzie pizza, będzie super, rozdaje się herbatę ludziom na ulicach, a rozumiecie? Takie coś się robi. Paweł by się nogą przeżegnał, jakby to zobaczył, co się dzieje dziś. Nie mówiąc o Jezusie. Takie coś jest dziś. Nie mówi się o uczynkach martwych. Rozumiesz? Nie mówi się o takich rzeczach. Nie mówi się w ogóle, ty nie żyjesz z Bogiem, no nie żyjesz, ja jestem dobry, ale mi to nie obchodzi, że jesteś dobry. Co mi obchodzi, że jesteś dobry? Bóg nie pozwoli być dobrym. Od początku powiedział Adamowi Ewie, ja nie ruszaj z tego drzewa, żeby się tam dobrzy nie byli przypadkiem. Ani dobrzy, ani źli. Wsiądł drzewo. Adam z Ewą nie byli dobrzy. Nie byli dobrzy. Nie było poznania dobra i zła. Nie było tego. Nie było. My teraz mówimy, Bóg jest dobry, bo nie umiemy inaczej tego nazwać. Rozumiecie, o co chodzi? Ale jakbyśmy mieli filozoficznie na to spojrzeć, to ja nie wiem, jaki jest Bóg. Bo Bóg powiedział, nie podejmujcie tematu dobra. Nie podejmujcie tematu dobra w ogóle. Dobro, zło to nie jest wasza działka. To głębokie jest. A cały ten system w ogóle opiera się na tym, co dobre, co złe, to złe, to złe, dobre, to dobre, a nie, a to są albo uczynki martwe, albo uczynki żywe. Z podkreśleniem uczynki, bo to nie wystarczy, co się w głowie u kogoś dzieje. Ktoś mówi, ja jestem takim chrześcijaninem wewnętrznie. Albo wewnętrznie w ogóle, albo wewnętrznie tak wielbię Boga. Ja mówię, jak wewnętrznie można wielbić Boga człowieka, tak jakby się wewnętrznie z kabaretu śmiał. Ja nie wiem, jak się można wewnętrznie śmiać z kabaretu. Człowiek, no człowiek jest człowiek, tak? Cieszy się, albo się nie cieszy, albo ci smutno, albo ci wesoło, no robisz coś ze sobą, tak? Jest okej, to jest okej, nie jest okej, to nie jest okej, jesteś normalny. Uczynki martwe, przyjaciele, to wszystko, co ten świat, czyli niezależny system od Boga proponuje nam. To przenika nasze umysły, nasze emocje, wiecie, i my musimy dokonywać wyborów. Te rzeczy, które są martwe, odrzucamy. I nie patrzymy, czy one są w ogóle takie czy inne, dobre czy złe, tylko martwe. Nic to nie da. Nic. My uczymy, żeby być z dala od humanizmu. Bo miłość nie jest humanistyczna. Miłość w ogóle nie jest humanistyczna. Przebywając z Bogiem, będziecie rozumieć to coraz lepiej i coraz dogłębniej.